No dzień dobry, jesteśmy w kolejnym miejscu. Będzie znowu hotel. Taka czaszeczka tutaj straszy na starcie. Najmniej zabawne jest to, że 2 tygodnie temu, z tego co kojarzę, to wejście było zabite deskami. My tego śniegu tyle nie nawnosiliśmy. Także dopiero ktoś tutaj był. Prawdopodobnie. Widać, że jest też naprawdę dużo śladów przed, także ktoś to rozmontowywał. No i właśnie w taki sposób tego typu miejsca niestety kończą. No tak wygląda ten hotel. Właściwie recepcja. Tutaj mamy toalety, także może tylko taki luk szybciutki. Tutaj też zostało co nieco. To miejsce po prostu jest w rozbiórce i za chwilę nie będzie czego tutaj pewnie szukać. Dobra, zerkniemy sobie na parter. Okej, tutaj jeszcze tak tylko pokażę. Paletki, menu. Recepcja, bardzo dużo rzeczy zostało. Tutaj wisi mapa po lewej. I to są główne drzwi. Przejdziemy sobie może tak pierwsze przez stoł, przez recepcję, nie? Zobaczymy, skoro tu już jesteśmy. Ale zimno w środku. Okej. Także mamy wpisy tutaj. To są paragony, także pewnie ktoś po prostu ewidencjonował. I rezerwacje w 2008 roku. Także hotel prawdopodobnie nie działa od 10-11 lat. Dobra, zamykamy tak jak było. Jest nawet kluczyk od tego sejfu w środku jeszcze. To jakieś koła od roweru. Stare. Faktem jest, że widzieliśmy takich, nikogo oczywiście nie obrażając, ale taka jest prawda, widzieliśmy takich śniadych panów w okolicy i zastanawiamy się, czy to przypadkiem nie oni tutaj weszli, ponieważ wielokrotnie słyszałem o tym, że takie miejsca są przez takich śniadych panów szybko ogałacane. No cóż, to mógł być router jakiś, nie, ISDN, no. Czekaj, tu już byliśmy, ale nie byliśmy tutaj jeszcze. Grzyb zaczyna też to miejsce zżerać, to jest prawda, niezaprzeczalny fakt. Mamy łazienkę. Tutaj mamy jeszcze takie szafki, gdzie się troszeczkę zachowało takich okładek plastikowych i Wild Wild West z Willem Smithem tutaj na dole leży. Tutaj co mamy? Jakieś krystalizuje się już to, ta substancja. No i wiadra zamarzniętą wodą, bo tu minusowe temperatury są w środku. I grzejnik, który pewnie już nie zadziała. A tu mamy rozdzielnię jakoś. Jak widać, jest rozmontowywana ostro. Ale mnie ciekawi. A tu się nie dostaniemy. Ale może przez recepcję. No i recepcja wygląda tak. Menu? Tak, właśnie widziałem, mówiłem do kamery, że menu jest. Ale to teraz z bliska widać. Ciekawe, patrz, tutaj jest pudełko. Ciekawe, czy tą Nokię ktoś wziął na przykład niedawno, nie? Która tutaj była. Była stara Nokia. O, chwilę, zaraz wam pokażę jaka. Taka, 6300. No i tak, tutaj mamy wszystko
porozwalane już, przebrane do końca. Grzejniki chyba też w trakcie wynoszenia. A tutaj właśnie tych drzwi nie mogliśmy otworzyć. To są te drzwi. Ale jesteśmy w środku. Ty patrz, jakieś substancje tu w ogóle były. Nawet jeszcze ich trochę zostało. No. Trochę ich zostało. Tutaj pudełko po fareli na dole. Stacja od telefonu. Jeszcze jest. Tutaj śmieci. Generalnie śmieci. Ja wam muszę powiedzieć, że to miejsce jeszcze... Znaczy, muszę wam powiedzieć. Tak pewnie ty też tak zakładasz, nie? Że kurde, do niedawna jeszcze było całkiem ładnie zrobione, no. To znaczy zachowane. Taki stary telefon. Relik przeszłości. Tak, dyskietki, no. Dyskietki. A dyskietki są, proszę. No i Pismo Święte. Nowy Testament. Zaprogramowanie Prymasa Windows, proszę kolegi, XP. Na pewno. No to był chyba jeden z dwóch dobrych Windowsów. XP i 7 jeszcze w miarę. No, ale nie nadają to się do... No, jakby tak zdar z jednej po resztę do tej drugiej. To by drewiankiem zagrał, nie? Proszę? To by drewiankiem jeszcze poodbijał tego pingla. Tak, żeby nie demolować. Dobra, ja sobie tak jeszcze zajrzę, czy nikogo tutaj licho nie przewiało. Bo my z tą naszą rejestracją nie tutajszą, to się możemy rzucać w oczy. No chyba przyznacie, że nawet do tej pory to wygląda ładnie. Ja sobie tymczasem zerknę, czy ja nagrywam. Tak, ładnie się nagrywa wszystko. Także idziemy dalej. A tutaj taka loża elegancka. Parawanik. Patrz, jakie wiatraki, to naprawdę jeszcze, naprawdę ma swój klimat jeszcze to miejsce. Dużo z tego klimatu się zachowało, nie? To co to, stroboskopy jakieś, czy takie zwykłe lampy? To jakieś stroboskopy by były dyskotekowe, nie? No. Ja tak się błąkam, o tutaj, ty może szwedzki stół tutaj był. Idę powoli, tylko nie chcę za szybko kręcić kamerą, wiesz, bo żeby najlepsi widzowie YouTube'a, jacy istnieją, czyli ci, którzy subskrybują mój kanał, żeby po prostu wszystko dokładnie widzieli. Tak, wiem, teraz wam posłodziłem, ale wam się należało. Należało się wam za te wszystkie komentarze, jakie dajecie. Pozytywne, negatywne, jeśli oczywiście jest konstruktywna krytyka, wszystko ja to się staram się w głowie notować. Wkładka do zamka jest nowa i skoro ona tutaj leży, tu być może jest stara, to pewnie te zameczki też były wymieniane. Tu mamy siatkę jeszcze. O, w tą stronę są korty, także pewnie ta siatka kiedyś tam miała użytek. O cholera. To jest 15? Ty, ale co to jest? Co to jest, patrz?
To może jakaś taka farela ogromna, tam jest taki wiatrak. Chociaż nie. Czy agregat, kurde? Nie, no, też nie. Ale fajnie wygląda. Teraz jeszcze albo część od tego, od klimatyzatora może jakaś na przykład. Jak pójdziesz tam w lewo, to... Tu wężyk? No. To się też dziwisz, tak tam pójdziesz. No ja ci właśnie mówię, że tutaj trzeba było przyjechać. No to dobrze, że trafiłeś pewniaka, bo by smutna, kurde, cała ta jazda na nic, nie? No. Tutaj mamy generalnie już puste te półki barowe. Pójdziemy sobie tutaj, pierwsze. Jeszcze na tyły. Transportery z wodą, elegancko. To chyba nie wypite jest. Zaraz zobaczymy, czekaj, żeby tak po kolei, kurczę. To może to faktycznie były klimatyzatory, albo jakieś, kurde, naprawdę nie wiem, albo części od lodówek. A tak jak wam mówiłem, ja jestem z elektroniki, z elektryki, z mechaniki słaby, także może się ktoś tam ze mnie śmiać, no ale po prostu nie w tą stronę się kształciłem. Ja zobacz. Zostało. Nie, no bo Mirinda powinna być żółta, a tutaj są przezroczyste te butelki. Puste, nie? No i napisane. Rozdzielnia. Tak światło padało. Myślałem, że coś tam będzie tu zachowało. No albo może... One w sumie takie napoje jak Pepsi, powiedzmy. One zmieniają kolor, kurczę, gdzieś tam przeterminowane. Mają twardą wodę, to zmieni. Patrzcie, normalnie szczoteczka do zębów, szampon. Coś pasta. No ktoś tu mieszkać mógł przez chwilę, kurczę. Ale już kraniki wymontowane są. Być może poszły na złom. Dobra, teraz światło niepotrzebne. Ty tu dźwig od windy jest na górze. Bo tak, bo tu jest winda, patrz, nie? A patrz na górę tam, co się dzieje. Jest taki ogromny, kurczę. Tu jak się cofniesz tak jak ja, to będziesz widział. A jest normalnie, kurczę. No. Siłownik? Siłownik, nie? Tutaj mamy jeszcze też taką windę, taką zwyżkę, czy coś takiego, myślę. Ktoś to może kiedyś próbował na... Patrz tu. Co tu się dzieje? Zmywarka. Ty tu jest... Tu jest kuchnia, to naprawdę zostało sporo wyposażenia. Strasznie to jest uwalone olejem wszystko. Taki zeszyt, zobaczymy co tu jest oczywiście. No mamy w każdym razie, spróbuję odszukać ostatni wpis. To wygląda na to, że tu mamy 2009 rok i tutaj też widzicie 2009. Także to miejsce zapewne faktycznie ma z 10 lat. Palniki, waga. Postaw słoiczek na wadze. Proszę? Słoiczek na wadze postaw, czy działa. Poprzedni rok nie działa. Działa. Działa waga, elegancko. Wskazuje 300 gram, także faktycznie przy takim gdzieś półlitrowym słoiku tyle może ten słoik ważyć. Mm. Bez ogórów na przykład. Ujewka grzeszowa, dla mnie jedno risotto. Znaczy tu przypraw zostało pełno. One są już puste. Nie, coś tam w środku jest, ale tu chyba po prostu ktoś wysypał. Tak jest. Wysypał wszystko na ten stół. No ale przypraw jest tam, a do gryna zrobił. Ty. Dobre miejsce. Co? Ja się nie spodziewałem, że to miejsce będzie aż tak bogate. No. Myślałem, że będzie dużo gorzej. Jest pytek. O dobra, i tutaj mamy chłodnie pewnie znowu. Lodówy. Tu do wydawania z magazynu okienko pewnie. Co? Takie pojemniczki.
No, tego otwierać nie trzeba, bo wiadomo, gdzie te prowadziły te drzwi. Chodź, panie, idziemy do góry, kurczę. A właściwie ja bym wrócił tam jeszcze do baru, ale tu jest, kurde, zimno. Strasznie zimno. Tu te drzwi zablokowane takimi belkami. Tam byliśmy. Tutaj też. Wychodzimy z powrotem do baru, bo tak wam dobrze nie pokazałem tego baru, bo się tam podjaraliśmy zawartością tej kuchni. Ale tu wiesz co, tu faktycznie ktoś mógł pomieszkiwać. No na pewno pomieszkiwał. No. I na przykład te pudełka po pizzy, ta woda. Znaczy tutaj pewnie też sobie imprezy robią małolaty jakieś, załóżmy. Grzejników dużo pozostawało. Toalety. O, węża już nie ma. Tak się spodziewałem, że węża nie będzie, bo... Toalety takie? Takie ładne toalety. Nie licząc tego, że ktoś oczywiście musiał leciutko już zacząć dewastować, ale... Ładnie zachowane płyteczki. Dobra, to chyba w ten sposób zwiedziliśmy parter, nie? Tutaj ten bar, te stołeczki, bardzo to fajnie wygląda. Wszystko. Nie, to... Ty, to wiesz co, to chodźmy w dół najpierw, no. Dobra. Kurde, znowu jedna lampka, ale baterie lecą strasznie, ale też nie naładowałem ich do końca. Dobra, zacznijmy od prawej strony. Ale pleśnią czuć. Ło. No. Nawet kamienie zostały jeszcze tutaj. Elegancka sauna. Tam łaźnie. Chociaż może tutaj też ktoś chciał saunę zrobić, kurczę, bo... Bo tak w sumie. Albo łaźnie. Sauna albo łaźnie. Albo reszta łaźni, no. To się zamieniło w magazyn w którymś momencie. A dobra. Dobra, my do wyjścia, czyli tędy. Trochę zgubiłem orientację na moment. Albo nie. Tak mi się coś wydawało, że za mało zwiedziliśmy. I znowu jest wanna z hydromasażami. Do hydromasaży. I gaśnica, no. No jest ciężka ta gaśnica, także może tam coś jeszcze zostało. Kto wie. Nie chciałbym, żeby teraz mi ta lampa zgasła, bo jest, kurczę... Ale to chodzi o to, żeby nie szło nakręcić tego wszystkiego tak ładnie, bo by trzeba było z latarki znowu, a ja już wiem, jak to wygląda. Co to, stara frania czy obierak? Obierak chyba. Tu stara kuchenka. I tutaj mamy też takie stare kosze. Tam jest jeszcze wciór miejsca. Gdzie?
Tak właśnie mi się wydawało, że my coś opuściliśmy. My w stronę kuchni musimy iść teraz. Mhm. Oho. No właśnie. Jakaś ta lampa wytrzymała, kurde, bo... A to jest hydrofornia. I kotłownia. Z takim warsztatem pewnie pana, który się tym wszystkim opiekował. I z jego szafką szatniową. No ale maszyny to maszyny. Proszę? Co mówisz? Wiesz co? Jeszcze tutaj chciałem zerknąć. Ale tu nic nie ma. Tu jest syf na węgiel. Dobra. Pójdziemy sobie tym korytarzem, żeby się nie pogubić. Aha, okej. Okay. Znalazłem się. Odnalazłem się w tej plątaninie. O. Tutaj mamy warsztat i takie radio samochodowe. Od razu się rzuca w oczy. Rozpuszczalniki, pewnie jakieś farby. Tutaj mamy jakąś lampę, która pewnie się kiedyś zepsuła, więc tutaj też znalazła miejsce na tym cmentarzu rupieci w tym pomieszczeniu. Mi się coś wydaje, że mi faktycznie ta lampa słabnie już, bo ona dawała takie większe światło. Stara waliza, maszyna do pisania. I obrazy. I też obrazy. I obrazki. Małe. I jeszcze jedna maszyna do pisania. Tak w ogóle jakoś mi uciekła. Chociaż jest na środku. Stary telefon. Tu mnóstwo kloszy jest. Jest też waga taka stara. No, moja lampa już padła praktycznie. Jest telewizor. Będę musiał kupić inne akumulatory chyba. Do tej lampy. Ja na następny obieg wezmę te swoje latarki, wiesz, zobaczymy co to będzie. Tutaj byliśmy, tu jest ten syp węglowy. Tutaj mamy jeszcze kolejne składy porcelany i wanny, umywarki, mnóstwo muszli klozetowych. Idziemy dalej. O, tu się robi ciekawiej. Tu jest winda. Tutaj mamy jeszcze jeden skład. To jakaś taka stara lodówka. O, takie części typu kolanka na przykład. Ty patrz, tego jeszcze nikt nie rozbierał. Dobrze. Nie zdążyli? No. O, a ja cię wyprzedzę. Dobra, to prawą stroną. Tutaj toalety będą, bo już widać płytki. Tutaj silnik elektryczny, jeśli się nie mylę. No, łazienka jakaś
Zakręcamy. Mamy gaśnice, taczki. Znowu jakiś farb jest dużo generalnie tutaj. Co jest? Wszędzie. Jakichś takich puszek po farbach. Okej. No tak zastawione troszkę tam było. Tu mamy taką pralkę chyba. Taką przemysłową, bardziej taki duży bęben. W sensie, żeby w przemysłowych ilościach robić pranie. Być może tutaj po prostu w takim dużym hotelu też istniała potrzeba, żeby taka pralka stała duża. Tutaj mamy chłodnię po prostu. To jakby ktoś nie wierzył. Mikrofale, lodówki. Tak, czyli taki sprzęt kuchenny generalnie tutaj był składowany, który się pewnie nie nadawał do dalszego użytku. Tu kolejne mikrofale. Tam woda też spływa, słychać, aż nie? To generalnie to miejsce tak przecieka, że tutaj woda strumieniami zasuwa. Czekaj, bo tak, tutaj była chłodnia, ale wiesz co, może tędy uda nam się wyjść. Patrzcie tu, 1972. I? O, kto wie? Kto wie, cóż to mogło być? Ty, tu są schody, wiesz? Tędy wyjdziemy. O, jeszcze. O, proszę. Mamy tak, trochę porcelany. O, takie stare odważniki do wagi. I poznoszone spodeczki, podstawki od filiżanki. Dobra. To co to? Komu w drogę? I teraz wyjdziemy pewnie barem, tak. Tak, bo tutaj były schody. Czyli, o, dobra. Ty widzisz już? Już się orientujemy w tym miejscu. Całkiem. Tam widać jeszcze jedne drzwi zostawione. No. Aha, no to jest boku, tak. No. No, dlatego ich nie mogą otworzyć. To pokoje. Dobra. I przyszedł czas na pokoje. Ale przeciągi, nie? To zaczniemy sobie od dźwigu. Załóżmy, że teoretycznie dźwigiem podróżujemy. A jak cholera. O kurde, przepraszam. Odkurzacz. Ale to chyba jest do czyszczenia wykładzin, nie? O! Patrzcie. Odstawię tutaj, żeby ktoś nie stroił kiedyś. Jak przyjdzie eksplorować. To on na krześle wcześniej stał. O, i tutaj. Pstryk. Żele, szczoteczka. Mydełko. No i jest też komputer. Jest drukareczka.
Spoko, spoko. Aha, tu było przejście, dobra. Czyli tutaj po prostu mieliśmy taki połączony, może taka sala konferencyjna na przykład, i tam z tyłu był komputer, żeby odpalać prezentację. Tak by to można było rozkminić. Bezpieczniki powycinane raczej. Jeszcze jeden pokój. Tu są te korty, o których Wam mówiłem. A tam są góry. Strasznie przysłonięte mocną mgłą. Jak się... Co? Coś tam dalej, coś. O! Albo przeciąg jakiś, może coś tam. No, najważniejsze, że jest nas dwóch. Dzisiaj także. Gdyby nas dzisiaj panowie zaskoczyli, to sobie przynajmniej. Dzisiaj są dwa razy większe szanse niż jak generalnie sam się włóczę. Dobra, słuchajcie. No, lodóweczka. Coś jeszcze zostało. Patrz, kuchenka, mikrofala. Tak wygląda łazienka tutaj, a tak wygląda pokój. Nie no, tutaj myślę, że ktoś urzędował. Są rekordowe ilości much w ogóle, zabitych. A to ja tak sobie będę szedł tak jak ostatnio. Jest duża szansa, że ktoś tutaj urzęduje. Z kibla było nawet czuć urynę, powiem szczerze. Co z tym telewizorem? Ale. Możliwe, że jakiś pan złodziej tutaj mieszka. Jest piłka, brzeszczot. Żałuję, że nie udało nam się wejść wcześniej do tego miejsca, bo tutaj mogło być naprawdę taki odkurzacz jeszcze stary. Tutaj mogło być naprawdę sympatycznie jeszcze niedawno. Okej, bateria się rozładowała, a ja się nie podłączyłem do ładowania, także działamy dalej. Czekaj, bo jeszcze... No dobra, tutaj łóżeczko włożone. No i tutaj analogicznie do tamtych pokoi.
idziemy do góry. Tutaj widoki są z drugiej strony. Ty, widać coraz więcej czubków gór, nie wiadomo jakich. Nikt z nas nie wie, co to są za góry. Coś tam trochę można grać. Coś jakieś... Proszę? Bardzo podobny pokój do tego poprzedniego. No to fakt. Tutaj chyba ktoś rozpilił gaśnicę, kurczę, tak patrząc. Aha. Nie? Całkiem możliwe. Dobra, toalety są tutaj w dosyć... stanie takim, wiecie, jakim. Także... będziemy sobie... No, gaśnica pusta. Tam ta gaśnica była rozpylona. Ewidentnie. Dobra, pokój. Bardziej zamalowany pokój. No. Mruga? Nie, jest twarda na... Czekaj, niebieskie mruga światełka, tak? Ale czerwone... To z przodu, okrąg, czy a mruga? Nie, czekaj, teraz się mruga, tak, okrąg. Mam to, sprawdzą, czy się nagrywa, bo... Jak widzicie, chamstwo nie śpi, więc chamstwo nie śpi i musi demolować wszystko. Ale tak jak już na początku mówiliśmy, obstawiamy, że to po prostu jako tako nie jest wina rdzennych tubylców, o, tak to pasuje nazwać, tylko tych śniadych tak? Tylko tych śniadych dżentelmenów, ale tak jak mówię, no nie chcemy nikogo posądzać. No ale sprawa wygląda dosyć jasno. Szkoda, widzicie, naprawdę niedawno musiało tutaj być bardzo sympatycznie. Tam jeszcze jeden pokój. Tutaj jeszcze jeden pokój. Oni no, kable darli, miedź. Miedź była po prostu darta tutaj ordynarnie. Widzicie, browarek był po drodze. Próba światła, światła nie ma. Grzejnik też chyba jest już, kurczę, w trakcie demontażu. Jest oczywiście szansa, że my tutaj wchodząc i rozmawiając sobie na głos, teoretycznie mogliśmy kogoś wypłoszyć. No i przybory kuchenne ktoś sobie trzymał. No to co? To na samą górę. Te przewody. Patrz, jakie są przeciągi, jak się w ogóle wszystko gibie.
zamknięte. No, dobra. Tam spokój? No, tylko tak popatrzyłem, widoki chciałem ogarnąć. No i mamy kolejne pokoje. Dobra. O, na zakończenie. Taki ładniejszy. Z takim grzybem. Też ładniejszym. Takie ładne wypryski okrągłe. Aż chce się tu mieszkać. Dobra, w każdym razie w ten sposób kończymy tą wycieczkę po tym hotelu. Miejsce naprawdę fajne było. Także pozycja udana na naszej liście. Czekaj, jeszcze tutaj. O, tu mamy, popatrz, boiler. No. Do gotowania wody, no do podgrzewania. Boilerownia, chyba. Aczkolwiek się mogę mylić. Ok. Jeszcze tak tutaj. O, popatrz. Było sobie akwarium kiedyś tutaj. Z naciskiem na było. Ok, teraz w ten sposób zwiedziliśmy wszystko. Zwiedziliśmy wszystko w ten sposób i zawijamy się dalej w trasę, żeby nie tracić czasu. Także podziękował serdecznie. Nie przegapcie koniecznie kolejnych wypraw. Na razie.